Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj wzorem z dobrze przyjętych materiałów z zeszłego tygodnia pozwolę sobie w jednym filmie omówić kilka powiązanych ze sobą tematów. Temat główny, wiodący to to, że we Francji rozpoczęły się duże protesty policjantów, tak zwane milczące, czy jak to woli szepcące protesty przeciwko temu, że we Francji istnieją tak zwane dzielnice, czy też jak to woli obszary, a niektórzy mówią, że nawet całe miejscowości typu non-go, czyli miejscowości, do których francuska policja nie ma prawa wstępu, gdyż jest takowana i wyrzucana. Tam rządzą gangi, a jeżeli się zwróci uwagę na ludność, jaka te tereny zajmuje, w większości to są miejscowości, gdzie jest bardzo dużo budynków socjalnych przeznaczonych dla imigrantów oraz dzieci imigrantów, głównie z krajów Afryki Północnej, to możemy się domyślać, jakiego typu gangi tam są. Także tutaj o tych protestach będzie dość dużo, bo francuscy policjanci mają dosyć, ponieważ oficjalna doktryna rządu, w tym premiera Francji, twierdzi, że takich obszarów w ogóle nie ma. Policjanci codziennie ryzykują życiem, próbując tylko przejeżdżać przez takie obszary, a oficjalnie twierdzą, że nie ma, że oni są w ogóle jakąś schizofrenię mają. Widzą te bandy, które ich atakują, chyba im się przyśniły, więc cholery można dostać. Zwłaszcza cholery można dostać, jak twoi koledzy prawie że zostali spaleni żywcem. Ponieważ czterech francuskich policjantów, tutaj źródła są troszeczkę niespójne, jedni mówią, że dwóch policjantów, jedni mówią, że czterech, niemniej jednak nawet te źródła, które mówią o dwóch policjantach zaatakowanych, później mówią, że czterech znalazło się w szpitalach, więc to chyba jednak to, że zostało zaatakowanych czterech policjantów, jest prawdziwe. Czterech policjantów jechało sobie radiowozem, stanęli na chwilę, wyszła grupa bandytów i obrzuciła ten radiowóz koktajlem Mołotowa w czasie, gdy ci koktajlami Mołotowa, w czasie gdy ci policjanci znajdowali się wcześniej, mówiąc krótko, próbowali ich spalić żywcem. Dwóch policjantów w stanie ciężkim zostało odwiezionych do szpitala, z czego w przypadku jednego jego życiu zagraża poważne niebezpieczeństwo. Natomiast dwóch kolejnych odniosło mniejsze obrażenia ale też i tak ich wzięli na obserwację. Do tego oczywiście zareagowała Francja, zareagował francuski rząd, ale moim zdaniem reaguje kolejny raz tak, żeby tylko sprawę przypudrować i nie zająć się właściwym problemem. A właściwy problem jest taki, skąd się bierze ta nienawiść rzekomych Francuzów, czy też osób przebywających na stałe, czy też na dłuższy czas na terenie Francji, których Francja żywi, bo przecież daje im zasiłki, daje im mieszkania socjalne, czy ludzie bardzo często nie pracują, a i tak nie zdychają z głodu, więc w związku z tym ktoś ich utrzymuje. Nie oni się utrzymują z zasiłków, tylko ktoś ich tymi zasiłkami utrzymuje. Skąd się ta nienawiść bierze u tych ludzi do ręki, czy też republiki, która ich karmi? To jest jedno wielkie przypudrowywanko. Dlatego też serdecznie zachęcam do obejrzenia mojego wczorajszego vloga odnośnie karakali i tego, że Francja wali focha, usiłuje nas pozywać i tak dalej, całego tego zamieszania, bo już wtedy mówiłem, że moim zdaniem jest to temat zastępczy dla Francuzów, żeby francuskie społeczeństwo, rząd francuski mógł odciągnąć od tego, że oni biedni, wychodząc na ulicę, ryzykują życiem, a w dodatku w momencie, w którym zostaną napadnięci, pobici, zgwałceni, czy może nawet jest próba zabicia ich, to nawet nie mogą tak naprawdę się poskarżyć, bo jeżeli na policji powiedzą, no dobrze, ale jak on wyglądał? No, taki trochę bardziej śniady był, na Araba wyglądał. Ty antysemito, nie antysemito, ty rasisto, ty ksenofobie, ty bandyto, tutaj przestępstwo nienawiści, jak śmiałeś zauważyć, że zaatakował cię Arab, nie? No, ci ludzie są naprawdę bardzo, bardzo biedni i zachęcam również do obejrzenia wspomnianych już przeze mnie tych zbiorczych vlogów z zeszłego tygodnia, czyli migranci i stan wyjątkowy zamieszki w Holandii oraz Francja przerażona, islamskie groźby na samolotach. Tam też jest dużo materiałów, między innymi o tym, że w Brukseli patrol policyjny, który też wszedł do takiej dzielnicy non-go, więc jak widać obszary non-go, no nie jest tylko problem Francji, to jest obszar wielu krajów, które kiedyś były bardzo otwarte, bardzo tolerancyjne i przyjmowały do siebie ludzi z całego świata, nie patrząc na kulturę tych osób, na zachowanie i na intencje tychże osób. No to tam w Brukseli patrol został zaatakowany przez nożownika, gliniarza. Jeden gliniarz został pociągnięty po gardle nożem, drugiemu został podziabany brzuch. Napastnik uciekł, policjanci oczywiście bardzo poranieni, życiu zagraża niebezpieczeństwo. Kolejny patrol udał się za nim w pogoń, ale ponieważ poprawność polityczna nie pozwalała tego potencjalnego zabójcę, czy usiłującego zabić policjantów kolesia po prostu ostrzelać, no to podeszli do niego, próbowali tam załatwiać sprawę, nazwijmy to polubownie. W związku z tym ten drugi patrol również został zaatakowany fizycznie. Jeden z funkcjonariuszy ma złamany nos. Obejrzyjcie, to tam są makabryczne rzeczy. Ta Francja przerażona też jest bardzo dobry vlog, między innymi o tym, że Francja już jest tak mocno zinfiltrowana, że islamiści są w stanie wypisywać na garażujących czy hangarujących tam samolotach groźby, że im je rozwalą. Na przykład Allahu Akbar popisali na samolotach. Przerażająco jak cholera, nie? Bo lotniska powinny być niesamowicie chronione. No przecież taki napis na samolotach to trzeba jakąś drabinę przystawić, coś. To nie jest 2 minuty. Tyle. No a teraz lecimy z tym głównym tematem. Od razu powiem, że głównym źródłem tychże doniesień o tym, że chcieli zamordować, w iście już partyzanckim stylu, bo to już jest koktajl Mołotowa, chcieli zamordować tych 4 policjantów. Głównym źródłem wiadomości, z którego ja się dowiedziałem, to jest TVN24. Dziwnym trafem na stronie TVN24 nie można znaleźć tego materiału już w tej chwili. Być może jest, ale jakoś głęboko schowany lub ja, głupi Krzyś, nie mogę go znaleźć. Natomiast znalazłem inną stronę, która wyraźnie też oglądała ten sam materiał i napisała artykuł powołujący się na ten sam materiał oraz... Znalazłem na YouTubie filmik telewizji TV5 Monday, która robi swój własny materiał na ten temat, w związku z tym podaję w opisie to, co mam. Nie wiem, dlaczego to znika. Wiem tylko tyle, że jak się wpisze w Google, że protesty Francji, atak na policjantów we Francji, to w ogóle nie wyskakują żadne tego typu materiały. Czyżby już coś znowu w tym stylu, jak był wczoraj czy przedwczoraj materiał, że wiemy, kto cenzuruje Facebooka, wiemy konkretna osoba z imienia i nazwiska i że jest to, nazwijmy to, osoba bardzo mocno sympatyzująca z kodem. Ciekawe, prawda? Warto też jeszcze powiedzieć na samym wstępie, i tu również macie oczywiście źródło, Radio Z jest źródłem w zeszłym źródłem, że takie protesty policjantów niestety nie są niczym nowym. Mniej więcej rok temu na ulicę wyszli francuscy policjanci, którzy wtedy to protestowali przeciwko pobłażliwości francuskiej prokuratury. Oni z narażeniem życia chronili ludzi na ulicach, łapali bandytów, a później, między innymi ze względu na poprawność polityczną, ci bandyci byli wypuszczani i śmiali się tym policjantom w twarz. To już było rok temu. Także pomysł, także nie jest to nowa sprawa i moim zdaniem to też świadczy niestety o tym, że nie zostanie tak łatwo załatwiona, ale nieważne. Zaczynam od początku. Dzielnice non-go są to dzielnice, oficjalnie mówi się, że zrządzone przez gangi i nie podaje się, jakie te gangi są. Natomiast jak już donoszą niektóre serwisy, które macie w opisie, one się opierają na tym, kto zamieszkuje dany teren i to, że te gangi rządzą tą dzielnicą, więc raczej jest takie logiczne, że gangi wywodzą się z ludzi, którzy mieszkają w danym terenie. W związku z tym, jeżeli na danym terenie są w większości bloki socjalne zamieszkane przez muzułmanów z Afryki Północnej, można założyć, że to są gangi muzułmanów z dzielnicy północnej, zwłaszcza, że jak sobie zobaczycie te filmiki na YouTubie, to jak rasistowsko do tego podejdziecie, to zobaczycie, jakiego typu ludzie stoją tam sobie w tej ulicach, na przykład na przystanku, chodzą po ulicach, a jakiego typu ludzie noszą kostiumy, te mundury policyjne, to wszystko bardzo mocno widać. I to są, formalnie to są gangi. Natomiast moim zdaniem, co warto podkreślić, to już jest partyzantka okupacyjna, której celem jest wyparcie ludności nienapływowej, czyli ludności takiej, z której nie wywodzą się te gangi z danego terytorium i dlatego oni niesamowitą agresję mają przeciwko wszystkim obcym, którzy tylko i wyłącznie na ten teren wejdą. I tutaj jest bardzo ważne co powiedzieć, bo jeszcze zrozumiałbym, żeby koktajlami Mołotowa został zaatakowany jakiś powiedziałbym patrol, który jechał na interwencję, tak? Jakieś tam gangsterzy zrobili sobie porachunki, jedzie patrol, który ma aresztować tych gangsterów. Gangsterzy się bronią, uważają, że są ponad prawem, czują się bezkarni, obrzucają patrol koktajlami Mołotowa. Bronią siebie przez policję. Natomiast tutaj ta policja po prostu sobie jechała. Ona nie została nigdzie wezwana, ona po prostu manifestowała swoją obecność i tylko w momencie, w którym na chwilkę się zatrzymali, od razu podbiegli do nich kolesie z koktajlami Mołotowa i ich obrzucili. To był wyraźny atak na zasadzie takiej: nie macie prawa wstępu tutaj, nie wolno wam tutaj przebywać, my tu rządzimy, to jest nasza ziemia. Oni ich zaatakowali tak, jak to byłby jakiś patrol opresyjny. I tutaj to nie będzie najlepsze porównanie, ale pragnę zauważyć, że no, dlaczego to określenie gangi nie jest najlepsze? Moim zdaniem to już jest partyzantka, ale oczywiście partyzantka w złym tego słowa znaczeniu, bo to jest partyzantka jakby wyeksportowana, prawda? To jest partyzantka wywodząca się z terenów, no właśnie tak, Afryki Północnej, tyle tylko, że działająca na terenie Francji, takie trochę wojska podjazdowe, cholera wie jak to powiedzieć. Oczywiście to się nazywa gangami. Dlaczego? Ze względu na to, że no wyobrażacie sobie, jaka by była panika, gdyby rząd Francji przyznał, że tam już są grupy tak silne, że zaczynają wystawiać swoje organizacje paramilitarne, które wydają regularne wojny czy bitwy służbom bezpieczeństwa, czy służbom pilnującym bezpieczeństwa republiki. No przecież panika by była totalna. Z tego samego założenia wychodzili Sowieci, którzy nazywali polskie podziemia antykomunistyczne bandą bandytów. I tak samo Niemcy nazywali AK, też nazywali bandytami, żeby umniejszyć, prawda? Tylko oczywiście, żeby nie było wątpliwości, dlatego powiedziałem, że to jest zły przykład. AK, podziemia antykomunistyczne, bohaterowie. Nawet jeżeli zdarzyło zrobić im się coś złego, to jednak oni walczyli dla dobra Polski. Ale oczywiście nikt nie jest święty i przy każdej formacji można znaleźć jakieś tam rzeczy, że ktoś coś źle się zachował wobec cywili i tak dalej. Czasem bardzo, bardzo źle. Nie chcę wchodzić i roztrząsać te rzeczy, zwłaszcza w kontekście żołnierzy wyklętych w tej chwili, prawda? Natomiast chcę właśnie powiedzieć tą taką analogię. I teraz tyle. Jednym z takich obszarów non-go, który uważa, że jest już eksterytorialny względem Francji, i osoby, które tam mieszkają, wytworzyły swoje własne, oczywiście gangsterskie, oczywiście nielegalne służby, które mają uniemożliwić czy też zniechęcić inne służby porządkowe republiki, czyli tak jakby obce dla nich, no bo co z tego, że oni tu przyszli, oni są obcy, a oni uważają, że zajęli ten teren, claim, nie? Nie jest ich i teraz go bronią. No to jednym z takich obszarów non-go jest takie miasteczko, które tak faktycznie jest przedmieściem Paryża, Viry-Châtillon, i tam dosłownie w biały dzień został zaatakowany radiowóz. Jak już mówiłem, jedni mówią, że 2 policjantów było w środku, jeden, że 4. Nieważne. Ważne, że zostali obrzuceni koktajlami Mołotowa i oni nic nie robili. Po prostu na chwilę się zatrzymałych, dwóch policjantów obrażenia, mają ciężkie poważenia, z czego jeden jest w stanie krytycznym, 2 mniejsze obrażenia, zostali odwiezieni na obserwacje. Tutaj zaglądam sobie do notatek. Dzielnica w znacznej mierze posiada bloki socjalne zamieszkałe głównie przez imigrantów z Afryki Północnej oraz ich potomków, co to jest też bardzo ważne, bo głównym argumentem, gdy się próbuje powiedzieć, dobra, to są dzielnice imigrantów. Co ty pierdzielisz, jakich tam imigrantów? Ci ludzie tam mieszkają już od 30 lat, czasem nawet dłużej. Tam już jest młodzież, która została wychowana we Francji, urodziła się we Francji, to są Francuzi. No widać, to nie są Francuzi, bo gdyby to byli Francuzi, to by nie wspierali gangów, które próbują zrobić z tych terenów teren eksterytorialny. A to, że ktoś ma obywatelstwo francuskie i to, że ktoś się na terenie Francji urodził, to jak widać wcale go Francuza nie czyni, przynajmniej w jego mniemaniu. I teraz należałoby się zastanowić, czy my, jako społeczeństwo, powinniśmy ludzi, którzy się nie uważają za Francuzów i tej Francji próbują szkodzić, próbują ją zniszczyć, również militarnie, powinniśmy tych ludzi uważać za Francuzów, ponieważ jak niestety się możemy spodziewać, niedługo podobne sytuacje będziemy mieli w Polsce. Przypominam jako dygresję, że jest taki obóz na północy Syrii, w której przetrzymywani są schwytani bojownicy państwa islamskiego i wśród tych schwytanych ludzi są również Polacy. W związku z tym możemy zakładać, że również oni kiedyś do nas wrócą. Jeżeli nasze świętoszkowate służby nie zadbają o to, żeby ci ludzie nigdy nie zobaczyli światła słonecznego, bo zostaną tak głęboko osadzeni w celi, to oni mogą przeniknąć, oni mogą próbować coś tworzyć, a Unia przecież cały czas próbuje nam tych tak zwanych imigrantów tutaj podrzucić. W związku z tym może być nieciekawie i również my jako Polacy powinniśmy się na ten temat zainteresować. To nie jest pierwszy problem tego typu. Wcześniej takie ataki oczywiście już były, ale chociaż nie tak brutalne, że próbowali spalić ludzi żywcem. Przypomnijmy też, że po zamachach w Paryżu oraz po zamachach w Belgii, czy też w Brukseli, jak to woli, zostało wprost powiedziane, że te dzielnice muzułmańskie, często będące eksterytorialne, często mające taki status, że policja boi się tam wejść, bardzo mocno przyczyniły się do tych tragedii, jakie mogły się zdarzyć, ponieważ mordercy, terroryści mieli tam wsparcie, mieli tam zaplecze, chociażby nie tylko osobowe, ale również mogli się tam schronić, byli tam dużo trudniejsi do wykrycia, tam też nocowali, tam u jakichś znajomych siedzieli w domu i przygotowywali ataki. W związku z tym sprawa jest naprawdę przepoważna. Francuscy policjanci po prostu się boją, że będą wyrzynani w pień i w dodatku jeszcze nie będą mogli się próbować w żaden sposób bronić, ponieważ sytuacja, stan faktyczny jest taki, że wjeżdżają na faktyczny obszar wojny, czyli powinni chodzić w jakichś takich strukturach wojskowych, czyli jak ktoś do nich podbiega z czymś, co ma broń, to po prostu otwierać ogień i robić coś, co Amerykanie nazywają shoot to kill, czyli strzelać, żeby zabić. Tymczasem, ponieważ te strefy non-go, te obszary war zone nieformalnie nie występują, to oni nie dość, że nie mogą stosować specjalnej taktyki, to jeszcze jak im się coś stanie, są traktowani jako takie: Boże, co za frajer, dał się zastrzelić na służbie, a jak zacznie coś bardziej mówić i się kłócić, to rasista, ksenofob, tutaj w Republice nie tolerujemy takich rzeczy, my jesteśmy pozytywnymi ludźmi, nie będziemy tutaj mówić o rzeczach niefajnych, nawet jeżeli istnieją, skądś to znamy, prawda? No i tyle. W związku z tym zrobił się kolejny, jak dobrze że wiecie, mniej więcej w rocznicę poprzedniego protestu, protest związkowców policyjnych. I związki skrytykowały wysłanie policjantów do tamtej dzielnicy. To jest pierwsza rzecz, którą oni zrobili. Skrytykowali wysłanie policjantów do tamtej dzielnicy, co mnie osobiście niesamowicie szokuje, bo nie powiedzieli, że słuchajcie, tam jest teren wojny, tamtą dzielnicę należałoby otoczyć wojskiem i spacyfikować. To nie jest policyjna robota, tylko tam jest potrzebna robota wojskowa. Tylko oni skrytykowali, że w ogóle ktoś tam wchodził. Czyli co? Oddajmy im tą dzielnicę, nie? No dajmy im tamte ziemię, będą mieli eksterytorialne dzielnice, obszary, takie kropeczki się będą tworzyć. Z czasem te kropeczki oczywiście się będą coraz bardziej rozrastać i będą takim swoistym nowotworem w ciele państwowym Francji i za chwilę większą część Francji obejmą i potem wydadzą normalną wojnę, jakimś tam enklawą, gettom, takich właśnie nawet nie będzie można powiedzieć, że Francuzów we Francji, tylko tych takich mających dłuższą historię rodzinną we Francji, czyli generalnie witamy w Rzezi Wołyńskiej. O Rzezi Wołyńskiej też niedługo będzie vlog. Wreszcie zajarzyłem, o co tam chodzi. Wreszcie zajarzyłem, dlaczego polscy wojskowi robili to, co robili, dlaczego to Ukraińców tak wkurzało, czyli wreszcie trafiłem do tych prapoczątków, wreszcie jestem gotowy do tego vloga, muszę sobie tylko to w głowie ułożyć i będzie vlog o Rzezi Wołyńskiej. No to jest pierwsza rzecz. Zabiło mnie to. Protest miał charakter protestu milczącego. To znaczy, że gliniarze głównie w weekend stali sobie tak po prostu pod komisariatami i sobie stali, nie wypisywali mandatów, między innymi za złe parkowanie oraz bardzo wolno jeździli po mieście, czyli robili coś takiego odwrotnego do strajku włoskiego, gdzie bardzo mocno wykonuje się i bardzo poważnie wykonuje się swoje obowiązki, gdzie to bardzo długo trwa i przez to wszystko szlak trafia. No tutaj oni mieli wszystko w dupie. Główny ich postulat to to, że chcieli więcej kasy na policję, ale W przeciwieństwie na przykład do naszych nauczycieli, którzy jak chcą więcej kasy, to zwykle chcą więcej kasy na podwyżki. Przypominam, że oni już bardzo, bardzo dużo podwyżek dostali, a i tak jest mit tego, że nauczyciel w Polsce mało zarabia. To oni chcą, uwagę na co chcą, kasy, między innymi na nowe radiowozy, takie specjalne, specjalnie zabezpieczone. Jak sobie czytałem, jakie te radiowozy miały być, to chyba najlepszym radiowozem dla Francuzów byłby nasz polski Rosomak. Oczywiście chyba pozbawiony tej wieży u góry, bo tam nie wolno się tak, przecież nie wolno skrzywdzić tych, którzy napadają na policjantów, ale takim właśnie transporter opancerzony, bojowy wóz piechoty, to jest coś, co chyba byłoby dla tych policjantów najlepsze, co pokazuje, jak bardzo oni się boją, oraz złożyli oświadczenie o istnieniu stref non-go, gdzie rządzą gangi, gdzie policja boi się wchodzić, czy nie jest w stanie zaprowadzić porządku. I to też jest dla nich bardzo ważne z takiego punktu widzenia czysto psychicznego, ponieważ oni mają dość tego, że traktuje się ich jak wielbłądów, czy też jak jakichś kretynów na zasadzie: panie, on do mnie strzelał, nie, on do ciebie nie strzelał, on próbował strzelić do komara, który stał ci na głowie, ty antysemito, ksenofobie, rasisto, nie, antysemityzm nie ma tutaj nic do rzeczy, ksenofobię, rasisto, ponieważ no oni chcą po prostu, żeby rząd uznał, że te strefy non-go do jasnej cholery istnieją, ponieważ premier Francji Manuel Valls twierdzi, że strefy non-go nie istnieją, w ogóle nie ma ich, żadnego problemu. Przypominam, a propos zakłamywania rzeczywistości, to jest bardzo, bardzo dużo. Chyba ci wszyscy, którzy twierdzili, że wśród tak zwanych uchodźców jest spora część bojowników państwa islamskiego oraz Al-Kaidy, którzy w tej chwili będą próbowali siać nam tutaj pożogę, też twierdzono: nie, nie ma. Potem przyznano, ale nie przeproszono. Słuchajcie, jaka jest reakcja na te protesty, bo jest dość szybka. Po pierwsze, rzeczywiście dadzą mi więcej pieniędzy, przy czym, żeby nie drażnić ludności, chyba będą chcieli im dać więcej pieniędzy na pensje oraz na to, żeby te patrole były liczniejsze. Natomiast tych pojazdów, które już zaczynają przypominać bojowe wozy piechoty czy pojazdy wojskowe, raczej im nie dadzą, bo to by przyznali sami przed sobą i przed społeczeństwem, że problem jest, a zakłamywanie to jest jednak bardzo, bardzo ważne. Będą jeździć w większych grupach i będą mieli, i tyle, ale oficjalnie strefy non-go nadal nie istnieją, czyli będą takie specjalne obszary, w których będą się poruszać w większych grupach i nawet podobno mają mieć jakąś specjalną broń, oraz te radiowozy ichne mają w jakiś sposób zostać tam doposażone, jakieś kratki, inne tego typu rzeczy, i nie wiadomo dlaczego do tych obszarów będą tak specjalnie chodzić, ponieważ formalnie nie ma tam złych obszarów. Poza tym w ramach pudrowania noska powołana zostanie Gwardia Narodowa do obrony przed terrorystami. I teraz wielki kamyk do ogródka tych wszystkich, którzy śmiali się z polskiej odpowiednika Gwardii Narodowej. Mówili, że to jest głupie, to jest w ogóle beznadziejne i tak dalej, ponieważ ta Gwardia Narodowa francuska będzie bardzo podobna do tej polskiej, i takie mam wrażenie, że tamta też ma przede wszystkim między innymi przed terroryzmem chronić, takim potencjalnym, tak być w terenie rozproszona. Chodzi o to, żeby dużo ludzi było przeszkolonych, żeby oni ewentualnie nie mogli siać pożogi, jak to się ładnie mówi. No i teraz tak, Polska zła, ale z drugiej strony Francuzi cacy, bo ci wszyscy, którzy jechali po polskim, jednocześnie teraz bardzo wspierają Airbus w dążeniach do tego, żeby pozwać polski rząd, a francuski rząd, żeby ośmieszyć Polskę na arenie międzynarodowej, więc tutaj będą mieli niesamowity problem. Gwardia Narodowa w warunkach francuskich nie jest niczym nowym. Formacja taka działała już w latach 1790-1872 i tutaj według oświadczenia o powołaniu znowu właśnie ma być powołana i do 2018 roku ma być w niej 82 000 osób. Podstawą jakby zasilenia Gwardii Narodowej mają być rezerwiści wojskowi oraz innych służb mundurowych, czy rozumiem jakieś pogranicznicy tego typu, oraz emerytowani policjanci i żandarmi. Pomysł jest odgrzewany, ponieważ sam pan Hollande, ten sam, który fochawali na Polaków, mówił już o tym około 11 listopada 2015 po tych seriach zamachów. W związku z tym zawsze jak to się dzieje, to oni mówią gwardia, 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 gwardia. Gwardia ich ochroni. Nie wiadomo jakim cudem. Zadania tej gwardii to jest przede wszystkim ociążenie policji i reszty służb w działaniach poprzez m.in. patrolowanie ulic i ochrona imprez masowych. Główna funkcja to jednak jest ochrona przed zamachami terrorystycznymi. Jednak nie powiedzieli w jaki sposób ta gwardia ma chronić przed zamachami, chyba w ten sposób, że będą sobie chodzić i jest szansa, że jak następnym razem sobie muzułmanie zrobią rajd po Paryżu z kałaszami, to może jakiś gwardzista się pojawi i zrobi im regularną bitwę. Chyba nic innego nie dam rady wymyślić, co oni tutaj będą chcieli zrobić, a co powinni zrobić. Właśnie w swoich vlogach szczycę się tym, że zwykle mówię, co powinno się zrobić. Moim zdaniem, oczywiście, nie twierdzę, że mam monopol na nieomylność, jak mówi stare przysłowie, tylko Donald się nie myli. Niemniej jednak mam wrażenie, że coś tutaj może kogoś zainspiruje, byłoby mi bardzo miło. Przede wszystkim należałoby spacyfikować dzielnicę Non-Go, ponieważ one udzielają wsparcia i schronienia potencjalnym terrorystom. I tutaj nie trzeba nawet być w żaden sposób niepoprawnym politycznie. Uznajemy, że dzielnice Non-Go istnieją. Uznajemy, bo wprost już mówili bardzo poważni komentatorzy w rangę na przykład pułkowników czy generałów, często oczywiście w stanie spoczynku, ale niemniej jednak mówili wprost, im więcej dzielnic, im więcej muzułmanów na danym obszarze, tym większe zagrożenie terrorystyczne, im więcej obszarów, czy też jak to woli dzielnic Non-Go na danym obszarze, tym większe zagrożenie terrorystyczne, ponieważ te dzielnice dają wsparcie, tak jak już mówiłem, w taki mniej więcej sposób. W związku z tym, żeby nie było zagrożenia terrorystycznego, nie wnikamy w dzielnic wyznaniem, czy też kolor skóry, czy jakiekolwiek inne rzeczy, które mogłyby być podejrzane o rasizm tychże właśnie ludzi tam mieszkających i pacyfikujemy te dzielnice. Po prostu tyle. Ludzie, którzy w jakikolwiek sposób, oczywiście wcześniej je infiltrujemy, wcześniej sprawdzamy i jeśli ktokolwiek popełnił jakiekolwiek przestępstwa na obszarze tej dzielnicy Non-Go, no to sorry, do widzenia, nie podoba ci się w Republice, to spadaj tam, skąd przyszedłeś lub skąd przyszli twoi przodkowie. Skoro nie chcesz być obywatelem Francji, urodziłeś się tutaj, a nie czujesz się Francuzem, tylko chcesz żyć na terenie eksterytorialnym, do widzenia. Uniemożliwienie swobodnego przemieszczania się osób niewiadomego pochodzenia. No to oczywiście pije do tego, że według różnych doniesień prasowych, na przykład Niemcy nie wiedzą, gdzie się podziało 500 000 tak zwanych uchodźców, którzy nie dostali prawa azylowego w Niemczech. Po prostu się rozpłynęli. 500-milionowa armia ludzi, nie wiadomo gdzie jest. Tak samo oni tutaj mogą swobodnie się poruszać, mogą wychodzić z tych dzielnic, zrobić rajdę, potem sobie do nich wracać. To wszystko trzeba ukrócić. Jeżeli jesteś tutaj gościem, to się zachowuj jak gość i siedź w obozie dla uchodźców, tak mi się wydaje. Szczególnie trzeba skończyć z poprawnością polityczną, która uniemożliwia obronę. Ale to raczej moim zdaniem nie jest już możliwe. Francja niestety bardzo głęboko tkwi w szponach poprawności politycznej oraz liczba ludzi, która poczułaby się dotknięta w momencie, w którym byśmy skończyli z poprawnością polityczną, we Francji jest już zdecydowanie za duża, żeby to przeszło. Po prostu takie skończenie z poprawnością polityczną, nawet umożliwienie ludziom, dobra, od dzisiaj mówimy jak jest, już nie kłamiemy, już się nie boimy, to zanim ludzie by się odważyli, to by całe lata minęły. W czasie tych lat będzie jeszcze większa infiltracja społeczeństwa i do tego jeszcze będzie po prostu strach. Strach, że powiem jak jest, to mój sąsiad po prostu mi kosę pod żebro wsadzi. Przecież oni się nawet nie boją obrzucać policjantów koktajlami Mołotowa, więc oni się innego też nie boją. No i tyle. Ale to także moim zdaniem Francja już jest powoli stracona, zwłaszcza, że to co się w tej chwili we Francji dzieje, to nie jest nic, co ludzie studiujący historię islamu nie znają. Przypominam, że już u zaraniu powstawania islamu oni właśnie tak działali, że przychodzili na dany teren, byli mili, sympatyczni, a potem w miarę jak ich populacja wzrastała, stawali się coraz mniej mili i sympatyczni i w pewnym momencie dążyli do wypędzenia ludności zastanej na danym terytorium i chcieli, żeby wyłącznie to było ich terytorium, bo między innymi robili to poprzez przeróżne ataki, napady oraz na przykład pisanie na murach, jak ktoś był na przykład Żydem, to mu pisali na murach: nie tolerujemy cię tu, nie akceptujemy cię tu. Wszystko to miało na celu, żeby ludność, która tam była zastana, po prostu się wyprowadziła z tego terenu. Czyli żeby ten teren był 100% jednolity, etnicznie, w tym ichnym rozumieniu. I tyle. No i jak dla mnie po prostu robią to samo, co robili na samym początku. Tyle tylko, że nie wiem, czy Francuzi i w ogóle ludzie, którzy nami rządzą, są na tyle głupi, że nie umieją sobie poczytać historii tejże religii, nie umieją poczytać chociażby tego, że czy to było pierwsze, czy wyprawy krzyżowe, czy może jakieś takie ataki, które miały na celu zasianie islamu na terenie Europy i czego było więcej, i czy czasem to tak nie było, że Watykanie, czy Rzym, jakby to powiedzieć, był oblegany przez tam kogoś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest żadna nowość. Po prostu była przyczajka na kilka wieków, a teraz z powrotem jest możliwość, to teraz z powrotem to robią. Czy też nie wiem, o co chodzi. Naprawdę nie wiem. Natomiast wiem, że jeżeli dasz mi łapkę w górę, jeśli napiszesz coś miłego w komentarzu, jeśli obejrzysz pozostałe moje vlogi, najlepiej w playliście i najlepiej od początku do końca, to ten film oraz tamte będą lepiej pozycjonowane i będą miały szansę pojawić się w większej liczbie ludzi w proponowanych, a więc przez to więcej ludzi ich obejrzy i będzie miało szansę usłyszeć to, co mam do powiedzenia. Więc jeżeli chcesz, żeby więcej ludzi miało szansę to obejrzeć, to rób co uważasz. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia, pa! A oczywiście udostępnienia na Facebooku, Google Plusach i gdzie się tylko da bardzo mocno pomagają. Nawet jak to wrzucisz na swoją jakąś stronę domową i tam napiszesz jakiś artykuł i podlinkujesz do mojego filmu, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa!